drogi mój kraju wołyński, co powiesz mi dzisiaj, jak spotkasz ty mnie? Bo jadę do ciebie serdecznym wołaniem, ja wiem, że ty wciąż czekasz mnie. Bo jadę do ciebie serdecznym wołaniem, ja wiem, że ty wciąż czekasz mnie. Pamiętam to miasto i miasta wokoło, i lasy, i rzeki, i wsie, i radość dziecięstwa, i krzyżne skarby wyszane, krzyż wysoko podniesioczy, zło się łoży, kurzy zdrada, cuda świata. Odsunięcia tablicy pamiątkowej poświęconej żołnierzom 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Zapraszam pana Henryka Słowińskiego, prezesa środowiska wrocławskiego 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, żołnierza oddziału wujka bomby Władysława Kochańskiego. Panią wiceprezydent Wrocławia, panią Annę Szarecz oraz żołnierza 27. Wojskowej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, pana pułkownika Feliksa Kosteckiego. Na prawo, patrz! Nigdy nie spodziewałem się, że osiągniemy, powtarzam, na przestrzeni tych lat te wyniki, które dzisiaj faktycznie mamy i co dzisiaj obchodzimy. A co najważniejsze jest? Najważniejsze jest, że doprowadziliśmy do tego, że obie izby parlamentu podjęły uchwały ustanawiając dzień 11 lipca Dniem Narodowej Zbrodni dokonanej na
obywatelach państwa polskiego II Rzeczpospolitej przez zbrodnicze bojówki organizacji ukraińskich nacjonalistów. To jest bardzo istotna sprawa. Tym hasłem, które ono dzisiaj staje się faktycznie Narodowym Dniem Pamięci i samym hasłem, proszę Państwa, my nie obciążamy wielkiego narodu ukraińskiego. My kierujemy, proszę Państwa, to hasło jest skierowane do zbrodniczych formacji ukraińskich nacjonalistów. I naszym dzisiaj obowiązkiem jest, ażebyśmy wspólnie wypracowali model nowej formuły właśnie współpracy. Po prostu pomóc tym, którzy jeszcze dzisiaj utożsamiają się ze zbrodniczą organizacją ukraińskich nacjonalistów. To jest między innymi nasz obowiązek. Obowiązek wynikający z prawdy historycznej. Powtarzam, a nie z nienawiści. Kraju mój drogi, mój kraju wołyński, co powiesz mi dzisiaj, jak spotkasz ty mnie? Bo jadę do ciebie serdecznym wołaniem. Ja wiem, że ty wciąż czekasz mnie. Bo jadę do ciebie serdecznym wołaniem. Ja wiem, że ty wciąż czekasz. Krzyż wysoko podniesioczy, zło się łoży, ku się zdrada, cuda świata wami mroczy. Krzyż przybliżyć się do niego, objąć stopy Pana mego. A niestety czas nie stoi w miejscu, ludzie odchodzą i kontynuacja powinna być, to nie ulega żadnej wątpliwości. Odchodzą ostatnio Rumiany, Wołyniacy, Wilniucy, poszczególnych tych pozostałych środowisk kresowych. Staliśmy przed Wyrwanym w Szczecinie, co dalej z tym etosem, resu, co dalej robić? Gromo właśnie mojego pokolenia, żeśmy doszli do wniosku, że trzeba będzie założyć jakieś stowarzyszenie, które żeśmy nazwali Stowarzyszenie Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć. I w ramach tego stowarzyszenia przejmujemy całe dziedzictwo poszczególnych wszystkich środowisk. I w ramach tego środowiska, tego stowarzyszenia, chcemy prowadzić działalność. Jednym z głównych celów jest postawienie pomnika w Szczecinie. Szczecin jest specyficzny. Specyficzny ze względu na mocne przedstawicielstwo diaspory ukraińskiej. To jest cały konglomerat praktycznie wielonarodowości. Powiem, że po II wojnie światowej to chyba była trzecia zbiorowość kresowa w Polsce. Tam przyjeżdżali Wilniucy, Wołyniacy, Wołyniacy i to wszystko się tak jakoś zasymilowało. Oczywiście te procesy nie były łatwe, to wszystko się ciągnęło. Ja oczywiście urodziłem się w Szczecinie i mam korzenie kresowe. Mój ojciec był jednym z założycieli placówki Pańska Dolina w powiecie lubińskim. Moja mama urodziła się w Łódzku, była chrzczona w katedrze, przystępowała do komunii, była bierzmowana również w katedrze. Także jak najbardziej wpisuje się w ten etos pokoleniowy.